Dzień dobry! Już od jakiegoś czasu myślałam, żeby zrobić coś nowego i chciałabym robić takie reaction videos czasami, głównie o tych, o których mam coś do powiedzenia, ale czasami nie trzeba mieć nic do powiedzenia, żeby coś mówić, prawda, w internecie. Okej! Więc zajmujemy się dzisiaj wydanym 5 godzin temu singlem Taylor Swift You Need To Calm Down. I tak sobie pomyślałam, że to jest fajny początek na tą serię, dlatego że mam pewne oczekiwania. Jeszcze nic nie słyszałam, ale mam kilka przemyśleń na sam początek, które chciałabym tak przed Wami wyłożyć. Po pierwsze, bardzo lubiłam Taylor Swift na samym początku, jak była Love Story, jak było Tim McGrove, czy jakieś tam... Te pierwsze płyty. Pierwsze słuchałam jako nastolatka w gimnazjum i bardzo je lubiłam. I potem ona zaczęła ewoluować, co w ogóle bardzo cenię u artysty. Więc są tacy artyści, którzy ciągle ewoluują i ciągle coś zmieniają. I to jest dla mnie to jest po prostu bardzo interesujące. I bardzo za to cenię Beyoncé i właśnie Taylor Swift. Kogo jeszcze? Eda Sheerana też za to cenię i też za to cenię Johna Mayera, bardzo. Ich nowe płyty są po prostu, są inne. Wiecie, to jest tak, że oczekujemy czegoś i dostajemy coś zupełnie innego. Taylor zrobiła to trochę stopniowo. W płycie 1989 zaczęła już wprowadzać elementy nowe, o wiele bardziej elektroniczne niż wcześniej, a w płycie Reputation jest w ogóle totalnie inny klimat i ona staje się taka trochę mroczna, trochę jakby cięższa muzyka. Dalej pop, ale taki bardzo elektroniczny i dużo melodii na jednym tonie, dużo takich prawie recytatywów, powiedziałabym. Zupełnie inna tematyka tekstów. Mi się to spodobało. Spodobało mi się ten rozwój, spodobało mi się to coś nowego, bardzo. A potem wyszedł singiel Me, Taylor Swift featuring Brandon Urie. I miałam trochę wątpliwości, w sensie to było zupełnie nie to, czego oczekiwałam, co może być dobre, ale mam trochę wrażenie, że jakby Taylor się cofnęła w czasie, w swojej podróży. No i właśnie kompletnie nie wiem, jakby czego oczekiwać. Gdzieś znalazłam w sieci, że wydaje płytę i zrobiła o tym instagramowego live'a, w której odkrywa okładkę płyty, która jest bardzo w ogóle taka dreamy, dymy, kolory i trochę jakby nie to, co było w Reputation, więc nie wiem, czego się spodziewać kompletnie. Jakby nie chcę się zawieść, ale no, zobaczymy. Okej, od razu mam jedną myśl, taką, że nasze monodźwiękowe melodie zostają. To jest dokładnie to samo, więc to jest chyba taki styl Taylor Swift. Może byłoby powiedzieć, że jest mało ambitne, ale jest fajne. Działa. Zanim do wokalu dotrzemy, podoba mi się też to, że jej produkcja jest bardzo uboga, w takim bardzo pozytywnym sensie. W sensie nie ma nadmiaru, jest mało instrumentów, przynajmniej na początku. Mamy tylko ten taki syntezator basowy trochę i perkusję i nic więcej. I to jest mega, totalnie super. Okej, co tam było? Expression, lesson, stressing, obsessing. Super! Mega fajna zabawa rymami. Mega to lubię. Oh,
pomysł na wprowadzenie harmonii w pewnym sensie. Mamy to o, które jest w sumie w kółko to samo, ale tam jest harmonia. Prawie coś takiego? Bardzo banalnie, ale to jest tylko na fragmencie, bo zaraz. W oktawie. Super. Jeśli chodzi o jej wokal, to ona bardzo fajnie brzmi w takich właśnie lekkich popach. W sensie wydaje mi się, że jej głos na płycie Reputation nie był tak jaskrawy i przez to utracił część jakby swojej tożsamości w jakiś sposób. Nie wiem, ty się płyta mi się strasznie podobała, ale tutaj jej głos jest mega. Jest absolutnie mega. W ogóle kocham te kolory. I Fleming tam był. Fleming? Okej, cofnijmy na chwilę, bo chcę usłyszeć początek zwrotki. Sekunda. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron. Okej. Chciałabym teraz odnieść się trochę do kompozycyjnej części tej piosenki. W ogóle mega fajne jest to, że refren jest wyraźnym refrenem, że jest w górze w porównaniu do tego, co było w zwrotce. Wszystko jest jakby po pierwsze monoton, a po drugie jest nisko. Po prostu o, i te wszystkie wyższe dźwięki. A teraz jeżeli chodzi o rytmiczną część, to i zwrotka, i refren zaczynają się na raz, albo z przedtaktu. To jest w zwrotkach, albo na raz, albo z przedtaktu. A w bridge'u mamy raz i dwa i nie wiem jak tam jest, chwilę. Mamy raz, tatara, raz, tatara. Jest raz i chyba trzy czwarte, czyli wyprzedzenie szesnastkowe. I chodzi o to, że zaczyna się bridge w innym miejscu w porównaniu do tego, co było rytmicznie w zwrotkach i w refrenie. I to jest mega fajny od razu tip. Czyli jak piszesz piosenkę, zwróć uwagę na to, na którą miarę w takcie rozpoczynają się twoje części piosenki, żeby nie było tak, że wszystkie na tą samą, bo wtedy jest nudno. Więc to jest super. Comparing all the girls who are killing it, but we figured you out, we all know now, we all got crowns, you need to calm down. O, tylko krótko, to mi się szkoda. You need to calm down. Refren ten, w porównaniu do poprzednich refrenów, podoba mi się, że jest rozwój i ona teraz dośpiewuje. Need to calm down, need to calm down, coś tam, to na stop, just stop, jakieś takie rzeczy. Bardzo fajnie to robi. Fajna idea, jeżeli chodzi o pisanie piosenek. Okej. Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Bo piosenka mi się średnio podobała, była trochę dla mnie za słodka. Tu od razu kolory sugerują, co będzie w teledysku, i kolory sugerują w ogóle, jaka będzie cała płyta. Jest bardzo taka, no, kolorowa.
ale dla mnie to jest dobry kierunek, w sensie fajnie. Jeżeli chodzi o wokal, ta piosenka nie jest trudna. Bardzo ograniczona skala, amplituda dźwięków, także można ją bardzo łatwo zaśpiewać dla wszystkich początkujących. W ogóle piosenki Taylor Swift są takie w większości przypadków. W sumie czekam ze zniecierpliwieniem na kolejne single albo w ogóle na cały album. Podobno gdzieś w sierpniu wychodzi. Ciekawe co teraz będzie, w sensie serio ciekawe. No, także tyle. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Dajcie w ogóle znać, czy Wam się podoba, czy nie. Taka forma filmu. I bądźcie ze mną. Pa!